Dzisiaj kuchenne rewolucje w podwarszawskiej Podkowie Leśnej, gdzie znajduje się gruzińska restauracja Koconi Gruzja. Pani Magda Gessler wprowadziła do menu kilka swoich pozycji. Niektóre były pyszne, niektóre troszeczkę drogawe, a niektóre po prostu dziwne. Zresztą zobaczcie sami. Spojrzałem tutaj na menu pani Magdy Gessler. Takie mam troszeczkę mieszane uczucia, bo tak, o ile mamy deskę z gruzińskich serów, okej, okay, mamy do tego kopcony bakłażan z pastą orzechowo-słonecznikową, mamy zupę pomidorową z kawałkami baraniny, do tego mamy haczapuri adżaruli i tutaj jest coś ciekawego, bo jest na podkładzie z sosu pomidorowego i najbardziej dziwna rzecz w menu, w ogóle nie gruzińska według mnie, austriacka, to jest kuchnia taka austriacko-niemiecka dla mnie, sznycel cielęcy i tutaj z pieczarkami. No sznycel cielęcy to można Figmiller zjeść we Wiedniu, taki słynny, no ale w kuchni gruzińskiej to mi kompletnie nie pasuje. No ale mimo wszystko zamówiliśmy, zobaczymy co pani Magda tutaj wymyśliła, ale to nie jest kuchnia gruzińska. No dla mnie to jest dziwne, o tutaj chyba jest zdjęcie tego sznycla? Bardzo możliwe. Czyli my zamówiliśmy tą zupę pomidorową z kawałkami baraniny. Ja uwielbiam baraninę, więc wróbel zobaczymy, czy to będzie kolejna baranina, którą ty lubisz. Haczapuri adżaruli właśnie z jajkiem i no, tam masło powinno być. No i właśnie tym sosem pomidorowym. Ten sznycel zamówiliśmy. No i hinkali. Hinkali i haczapuri to są dwa takie wyznaczniki przynajmniej dla nas, czy jest smacznie po prostu i gruzińsko. Tydzień temu byliśmy w Bistro Granat, więc tak, będziemy mieli porównanie. Tak, za niedługo będzie też filmik z Bistro Granat, którym były rewolucje 6 lat temu, no, czyli tamten filmik będzie już po tym, ale mamy takie bezpośrednie porównanie. Rok temu też byliśmy po kuchennych rewolucjach w Gaumardzios, więc jest tego sporo. A jeszcze jest właśnie chyba 2000 km do Tbilisi, czy do Gruzji, coś takiego jest, się nazywa. To już tam w stronę Wesołej, tam te rejony. Chyba pod Warszawą, czy jest zakręt miejscowość, no w tamtych rejonach w każdym bądź razie. Więc też na pewno przetestujemy, bo widać, że te gruzińskie się utrzymują po rewolucjach pani Magdy Gessler, więc no fajnie. Znaczy się, że ja się zastanawiam teraz, czy tutaj jest kunszt pani Magdy Gessler w kuchni gruzińskiej. Tutaj nie mam pewności, bo generalnie te miejsca, one mają zawsze kuchnię, na kuchni ludzi pochodzących z Gruzji, takich rodowitych Gruzinów, więc no nie wiem, czy to bardziej nie chodzi o jakąś popularyzację, jakąś reklamę tak naprawdę, której potrzebują takie miejsca, niż tutaj kunszt pani Magdy Gessler, jeżeli chodzi o kuchnię gruzińską. Lokal bardzo przytulnie urządzony i ogólnie te wszystkie lokale gruzińskie są takie naprawdę dosyć przytulne. Nie? Nie zapomnijcie dać lajków pod filmikiem i subskrybować naszego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Słuchajcie, mamy już swoją pomidorówkę. I powiem wam tak. No można by o niej powiedzieć wiele. Tutaj zamieszam, zobaczcie ile jest tutaj wkładki, bo jest jej sporo. Ale no muszę przyznać, że... No nie jest dużo, nie? Jest malutkie to jest. Ty. No przynajmniej takie się wydaje. Takie się wydaje. Według z wysoki. Aż muszę sprawdzić. 42 zł to... To 40. Tak, za taką ilość to jest dużo. I według tego jest porcja 300 gramów, nie? No może być, bo jest tej wkładki tutaj i mięsnej, i tutaj kaszę widzę jakoś. Jest naprawdę tego dużo, ale widzisz tutaj kolor pomidorowy? Taki no, to mięsny bardziej taki. Bardziej taki dym? Od marchwi takiej, no od mięsa, ale tu ja nie widzę takiego koloru pomidorowego typowo. No dobra, spróbujemy. No, nie mogę nie powiedzieć, jest mega aromatyczne to. To ja widzę, co tutaj jest. To jest pietruszka czy kolendra? Pietruszka, okej, okay, z pietruszką. Ja lubię i to, więc obie mnie uszczęśliwią, ale no, pietruszka, kuchnia gruzińska i kolendra, obie występują jak najbardziej. No ja robię na przykład, jak robię hinkali, to robię z pietruszką. Ziemniaki tutaj mamy, mięso baranie i to takie duże kawałki. Dobra, jedziemy. Ale smak jest mega intensywny. Słona, dobrze dosolona. To, co zawsze powtarzam w każdej gruzińskiej knajpie. W Gruzji, jak byliśmy, w każdym jednym miejscu, te wszystkie dania były mega doprawione. I to tak już na takim nawet skraju, że mogło być dla kogoś za bardzo, nie? Nie boją się przypraw. Nie. I tutaj widać, że tu jest ręka gruzińska. Jest bardzo dobra ta zupa. Droga, mała, ale bardzo dobra. Czym powiedział, że to jest pomidorowa? Nie powiedziałbym w życiu. Użycie, że to jest pomidorowa, to jest może takie lekkie nadużycie,
jest mocno doprawione, jest to słonawe, naprawdę fajne. I ta baraninka taka mięciutka, bardzo fajna. To jest też pikantne. Nie no, naprawdę mega fajna. Ciężko mi określić, do czego jest podobna ta zupa, ale czuć troszkę mięsny wywar, że jest to na mięsie. Ale czy bym powiedział, że to jest baranina? Nie powiedziałbym, że to jest baranina po samym bulionie. Natomiast czuć, że to jest mięsne. Ale no, mięciutka jest ta baranina, więc spoko. Naprawdę bardzo przyjemna zupa. Ja lubię pikantne smaki, takie ostrzejsze, bardziej wyraziste. Ta zupa jest naprawdę smaczna, ale no mimo wszystko 42 zł, to następnym razem bym chyba spojrzał na inne pozycje, nie? To, że ma 300 gramów, to wierzę, bo jest tutaj naprawdę sama wkładka. W końcu, już tak zachwalałeś, nie mogę się doczekać. Mocno słona. No. Nie każdemu to przypasuje. No mówię, to już jest na granicy takiej, wiesz, że kogoś może być ten słonek. Kawałki mięsa są różne. Są czasami i z tłuszczykiem, ale są też takie, no, już wygotowane. Nie, ogólnie zupka fajna. Jak nie myślę o cenie, to nawet bym na nią wrócił. Trzy dychy bym za nią dał. Dobrze. Zupka na razie, pani Gessler, się udała. Ale czy byś powiedział, że to jest pomidorówka? No nie, nie, to jest jakiś taki gulasz. Fajna, fajna. Ale w tej cenie to chyba są inne pozycje w menu, które bardzo nas zainteresują. Mhm. Mamy nasze chaczapuri adżarskie i ono właśnie jest z tym sosem pomidorowym gdzieś tam na dnie, tutaj pod tą warstwą sera. Napisane jest w menu, że są to sery gruzińskie. Więc poszedłem się dopytać, czy to jest ser imeruli, bo on się najczęściej jest używany właśnie do tych chaczapuri. Dowiedziałem się, że to jest mieszanka gruzińskich serów, ale gruzińskich, więc to nie jest mozzarella, to nie jest feta, którym się zastępuje często w Polsce. No i to kosztuje 48 zł. Nie mogę powiedzieć, że jest jakieś ogromne, ale porcja 460 gramów. I spójrzcie, mamy dwa jajka, w Bistro Granat mieliśmy jedno chyba, nie? Dobrze pamiętam? Więc no, tak jak generalnie na bogato, standardowy taki rozmiar jak na haczapuri, takie adżarskie. Ładnie zapieczony serek. No, jestem mega ciekaw tego sosu pomidorowego. Czy on tutaj wniesie? Czy coś może zabierze z tego charakteru właśnie haczapuri? No to trzeba tak rozmemłać trzeba. Nie da się tak, bo to jest zapieczone. Okej. Bo normalnie to trzeba wypadałoby to rozmemłać. Bo tu się zapiekł ten ser tak mocno, wiesz co chodzi? Normalnie to ten ser tam jest takiej konsystencji półpłynnej i się, wiesz, go można sobie rozwalić. Kroję na pół wróbel. Będziesz wiedział, która twoja. Twoja będzie ta, której ja nie będę konsumował. Gdzie tu sos pomidorowy? Myślałem, że tu sos pomidorowy. Ej. Ja nie wiem. Ty widzisz tu, gdzie jest sos pomidorowy? Co? Tylko nie widzę. Chyba, że dostaliśmy zwykły aczaruli. No nie wiem, to zapieczone, ale to ser wygląda, jakby był zapieczony. Coś tak polan, nie wiem. Nie czuję tutaj sosu pomidorowego. Nie wiem, jak ktoś powiedzieć mi, to jest po prostu haczapuri adżarskie. Ogólnie ten ser, moim zdaniem, jest taki bardzo ciągnący się. Bardziej twarogowy on powinien być, dobrze powiedziałeś. Ten jest taki bardziej ciągnący się, wiesz co chodzi. A ja bardziej te twarogowe takie, chociaż nie mogę powiedzieć, jest słone. Jest naprawdę słony, ale ten bardziej ma konsystencję mozzarelli. No nie chcę nic tutaj mówić, ale ma taką bardziej konsystencję, jakbyś mozzarellę roztopił, wiesz co chodzi. I to jest, chociaż smakowo, no, nie smakuje jak mozzarella, bo jest ewidentnie dużo bardziej słony, wiesz co chodzi. A mozzarella jest taka delikatna, więc nie, ale konsystencjonalnie bardzo podobny. Nie jestem jeszcze przekonany do tego ciasta. Wydaje mi się, że tutaj sporo drożdży było użyte. I one może być na brzuszku potem wsiąść. No to jest tak jak robisz pizzę taką neapoletanę, to od razu czujesz tę różnicę w cieście, jak ono jest takie leciutkie. Natomiast jak robisz taką pizzę sobie domową, taką co kiedyś robiłem, no to jednak tam tych drożdży idzie naprawdę dużo, wiesz, szybko rośnie ciasto. I jest właśnie takie zbita troszeczkę, wiesz co chodzi. I mam wrażenie, że tutaj mogło być całkiem sporo drożdży użytych przy tym. Sos pomidorowy, pan powiedział, że jest na spodzie, tak? No tak zrozumiałem. To tu absolutnie nie ma sosu pomidorowego. Czyli pani Magda Gessler wprowadziła
haczapuri adżarskie do gruzińskiej knajpy. Okej, ciekawe. Po prostu pani... Powiedziała, że sos pomidorowy to jest i się ma. Ja nie widzę tutaj dodatku pani Magdy Gessler. Po prostu no, ser właśnie, zależy jaki użyć. Prawda? W każdej tej gruzińskiej nie używają czego innego, bo nie ma takiej dostępności też tych gruzińskich serów. Ale mówię, to 48 zł kosztowało, więc jeżeli tu faktycznie to są gruzińskie sery, no są słone, te gruzińskie one są słone, no to dlatego może być spora cena, nie? Bo jednak troszeczkę drożej niż w tym granacie, jak mieliśmy, tam było chyba 38, tylko tam mieliśmy adżarskie takie zwykłe, a tu jest pani Magdy Gessler. To jest sos pomidorowy, ale wróbel, jak ty go odnajdziesz tutaj, ten sos pomidorowy? Generalnie jest okej, okay, ale jak na razie dla mnie ta zupa, bo zupa była naprawdę przepyszna, ale no swoje kosztowała. Poprzednia knajpa, o której jeszcze nie słyszeliście, zmieniła moją opinię na temat haczapuri. Ciekawi mnie, jak tutaj będzie, czy też będzie mi smakować. No tak, bo ty wcześniej nie przepadałeś za haczapuri. No, nie trafiałem jakoś na smaczne, a to co jedliśmy w Gruzji, no szczerze nie pamiętam, jak smakowało. Ale pamiętam za to, jak ta smakowała. Oj tak. Rzeczywiście, to jest takie mocno zbite. Dobre, ale no nie jest to moje ulubione haczapuri. No nie, ewidentnie będziemy musieli się pana spytać, czy tu rzeczywiście trafiły pomidory, bo... To zwykła żaruli, nie? No i do takiego haczapuri chyba nie jest potrzebna pani Magda Gessler. Rzeczywiście trochę wyczuwalne. Jak się weźmie większy kawałek bułki, ale duża porcja sera. Tutaj ta konsystencja sera aż tak mi nie przeszkadza, jak tobie. Nie przeszkadza, tylko powiedziałem, że wolę twardogłowe, a tu jest tak jak mozzarella ma tak naprawdę, nie? Tak się ciągnie. To danie fajne, tylko 10 zł taniej powinno być. Gdyby nie było szkoda przyjść tutaj wtedy na takie danie, tak? Trochę ta bułka mogłaby być lepsza, ale ogólnie całokształt jest okej, tylko... No szkoda, że w nazwie są pomidory, a my tych pomidorów nie mamy. Dopytaliśmy obsługę i okazało się, że sosu pomidorowego po prostu zabrakło na kuchni. Tak więc dostaliśmy zwykłe haczapuri adżarskie. No to coś, co my zawsze uwielbiamy. Ty wróbel lubisz, nie? Hinkali. I tak, powiem wam tak. Zwykle te porcje są w tych knajpach po 4 sztuki. Tak mi się przynajmniej zdaje. Tak było w Granacie. W Gaumardzius chyba też były 4 sztuki, ale w niektórych można robić, że musisz co najmniej jakoś tam ilość zamówić. Jest tak w Genetzwale na Świętokrzyskiej ulicy. Jest tak, że musisz zamówić chyba co najmniej 5 z danego rodzaju, ale potem już możesz ile chcesz. Czyli na przykład, nie wiem, 6, 7, 8, 9, dowolną liczbę, a tutaj mamy 42 zł za 5, no ale naprawdę wyglądają bardzo. Widać to ciasto takie elastyczne już na pierwszy rzut oka, nie? I gorące. Na pierwszy dotyk też czuć. Mówi to, trzeba powolnie. Ja generalnie nie mogę jeść takiego mega gorącego. Mega gorącego nie, albo herbaty tylko gorąco pić. Nie. A ja uwielbiam gorącą zupę, gorącą herbatę, żeby aż parzyło. Znaczy, właśnie tako, że parzy nie. Ciepło, gorącą, tako, że nie parzy, tak. Bistro gruziński granat, pokazałem jak to się robi, bo to się przegryza. Bierze się tak, przegryza i wypija się. Bulion. Ale tam mieliśmy pewien problem z tym, więc zobaczycie w tamtym odcinku. A tutaj właśnie przedziurawiłem sobie swojego tego, więc... Chyba nie ma tego problemu. Widzę, bo już cieknie bulion. Trochę mi wyciekło tego bulionu. Ale ojejku, to jest smak po prostu Hinkali i powiem tak. Ciężko mi, ja już tu do kawałek mięsa złapałem. Ciężko mi powiedzieć, którym jest najlepsze. Wszędzie smakuje naprawdę bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o te Hinkali, to oni robią to jak od linijki. Będę tak samo. Naprawdę. Ciężko mi jakieś różnice tutaj wyczuć. Mięso jest pięciutkie. Mięciutkie. Nie jest zbite, bo ja raz jak robiłem na początku, mi zbite wyszło niestety. Generalnie to jest tak, że to mięso musi wchłonąć dużo bulionu i potem podczas temperatury ono wypuszcza to, ten bulion. Jakbyś mi dał z Gaumardzios, jakbyś mi dał stąd, jakbyś mi dał z bistro gruzińskie granat, nie powiedziałbym, które jest skąd. Znaczy, no, gruzińskie z granatu bym poznał, ale zobaczcie dlaczego. Biorę drugie, mam nadzieję, że mi tutaj już nie przedziurawię go. Dobra, słuchajcie. Wygryzamy i wypijamy bulion. Spójrzcie, tutaj mamy bulion. Widzisz? No. Ale smakowo to jest to po prostu to samo. I to samo, co jedliśmy w Gruzji, nie? W Tbilisi, u Bernarda w Tbilisi. Polecamy miejscówkę. Zaraz przy właśnie tam... W samym centrum po prostu, no, w rynku.
słone, pieczne, bardzo dobrze doprawione. Bulionu jest tutaj dużo, pyszne mięso, mięciutkie. No, uwielbiam to Hinkali i wszędzie mi po prostu top 1 pozycja dla mnie. Zawsze muszę coś znaleźć? Nie wiem, stary. Jakiegoś impostora dostałem. Przykro mi, wygląda ładnie. Tutaj nie ma co się rozwodzić, no. Typowe Hinkali gruzińskie. W mięsku mi się trafiły jakieś tam dwie nieprzyjemności, ale... To jest tak dobre, że nie przeszkodziło. Naprawdę duże jest bulion. Mega fajne, dobrze zrobione. Propsy, propsy. No i tutaj mieliśmy niestety problem techniczny. Mikrofon przestał zbierać dźwięk. Natomiast spójrzcie, jak się prezentuje sznycel pani Magdy Gessler. No jest on generalnie bardzo cienki, a panierka to w ogóle na początku myślałem, że to jakieś jak ciasto, jakieś takie niedosolone. Dopiero po chwili ogarnąłem, że to jest panierka jajeczna, ale totalnie ciężko było znaleźć tam jakikolwiek wiodący smak. Było to mdłe, naprawdę. Spójrzcie dalej. Mięso tutaj jest właśnie z kilku takich cienkich płatów cielęciny. Spójrzcie tutaj, o takie cieniutkie. To w ogóle wygląda jakby ściął z kebaba, taka cienista. Jakbyś to pokroił, tak jakby kebaba mógłby z tego zrobić. To właśnie tutaj takie te są płaty. To nie jest taki jeden grubszy, tylko z takich cieniutkich właśnie warstewek. A samo to ciasto, ta panierka, która mi się osobiście nie podoba, ona jest sucha, ale nie przeszkadza, to nie jest taka na suchość i tak dalej. Ale smak ma, wiesz jaki? Ona ani słona, ani jest taka mocno neutralny smak ciasta takiego gołego, wiesz o co chodzi? Neutralnego. W ogóle nie ma słoności, wiesz o co chodzi? Coś takiego i mocno neutralizuje smak tej cielęciny. No generalnie samo to mi się nie podoba. A zawsze jest dych takie sobie zostać. Ani ziemniaczków, ani coś. No przypomnę, że najdziwniejsza dla mnie pozycja kompletnie. Zamykam oczy, nie czuję gruzji. Nie czuję. Zanim przegryziesz tą panierkę, ciasto bez smaku, totalnie. Spójrzcie, jest suche. Dla mnie to jest nieudane danie. Absolutnie. Panierka jest grubsza niż to mięso, bo tutaj są takie bardzo cieniutkie te kawałki tej cielęciny, więc ta panierka najbardziej wpływa na ten smak i ona jest mocno neutralna, naprawdę. No, nie rozumiem, co autor miał na myśli, tudzież autorka. Naprawdę dziwne to dla mnie. Gruzińskie tutaj potrawy, bardzo fajnie. Generalnie ja najbardziej lubię Hinkali, ale dla mnie tutaj największe zaskoczenie ta zupa. Mega droga, ale ona była naprawdę smaczna. A jak wygląda na zdjęciu? Mówiłeś, że to pewnie to jest w menu. Na zdjęciu ten sznycel? No. A tu duża papryka była jeszcze. Ale kotlet mniejszy. No trochę tak, tak wygląda. Zapachu również, ale bardzo cienko jest pokrojone. No. Pierwszy smak to nie wiem, jakbym faworka jadł. No mówię, takie ciasto, no. Nie mówię. Później przez to, że powiedziałeś jajeczny, to jajko czuję. Tego mięsa no nie czuć. To jest jakby szynka położona. Pieczarki nieposolone. Ewidentnie to danie się nie udało. No. Nie wiem, czy to pani Magdzie, czy kucharzowi, ale no. No nie. To jest bez sensu zakup. Coś nie byś dał? Proszę, co dwóch tych bym pomyślał. No nie. To jest niedobre. To jest pomyłka. To nie powinno być na pierwszej stronie menu. Bo ludzie się tylko zrażą do tego miejsca przez to danie. Czy znaleźliśmy tutaj gruzińskie smaki? Koconi Gruzja? Powiem wam tak, moim zdaniem jak najbardziej. Może nie w tym flagowym kotlecie pani Magdy Gessler, no bo on dla mnie nie powinien się w ogóle znaleźć w tej karcie, bo on nie jest gruzińskim daniem i kompletnie to było widać. Jeżeli chodzi o gruzińskie potrawy, to naprawdę smacznie. Ta zupa jest fenomenalna i powiem wam, chyba najlepsza ze wszystkich, jakie jadłem, jeżeli chodzi o gruzińskie zupy. Bardziej mi smakowała niż ta harczo w Gaumardzios. Tak więc z mojej strony naprawdę miejsce godne polecenia, troszeczkę drogo, drożej niż w tych warszawskich gruzińskich knajpach, ale ja mam tylko nadzieję, że nie będzie tak, że przyjdzie pani Magda Gessler i powie, że nie akceptuje tej rewolucji, bo kotlet jest niedobry, tak jest niedobry, bo tutaj w ogóle nie powinien być, to nie są smaki gruzińskie. Podobno też nie są smaki kucharzy. No i rozmawialiśmy, no kucharze też tutaj to no, generalnie tego tak nie czują i to widać. Tutaj gruzińskie smaki się bronią, natomiast
wszystkie wymysły tutaj nie powinny po prostu być w tej karcie. Tak więc zachęcam Was do lajkowania tego filmiku, zostawiania komentarzy i subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym filmiku. Ciao! Do ostatniego, bitwa. 3, 4. 3, 4. No, Rubel. Ostatnio ty wygrałeś chyba, co? A nie, ostatnio nie było. O coś innego wygrałeś.